Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co nas czeka, jakie są perspektywy, czy jest jakaś nadzieja. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania kolejnych programów. Otrzymałem taką wiadomość, znaczy to jest komentarz od pani Kingi P., dosyć długi wpis, krytyczny, można powiedzieć, że wstrząsający. Nie jest to pierwszy taki głos, takie głosy otrzymuję już gdzieś od końca listopada. Jeden młody człowiek zadzwonił do mnie w grudniu na przykład i mówił, że jego mama po moich programach, po moich książkach jest załamana. Byli tacy, którzy mówili, po co pan to pisze, to nawet raz z kotem wyszedłem na spacer, na smyczy i zaczepił mnie mężczyzna przed domem i mówi, czy musi pan w ten sposób interpretować rzeczywistość. Ja mówię, do niego nie interpretuję, tylko podaję fakty. I teraz przeczytałbym ten list i odpowiedział na niego i na te inne głosy. Panie Krajski, od wielu miesięcy, a właściwie od kilku lat, mój mąż słucha pana wykładów, wypowiedzi, które są dostępne w internecie. Niestety musi pan wiedzieć, że swoimi wypowiedziami zabrał pan resztki radości z życia mojego męża. Popadł on niemalże w skrajną depresję. Praktycznie przestał funkcjonować w świecie. Musi pan sobie zdawać sprawę z tego, że głoszone przez pana teorie, te sprawdzone i te, na które nie ma potwierdzeń, wpływają na ludzkie życie. Pana działalność nie jest bez wpływu na ludzką psychikę, duszę, na relacje międzyludzkie i rodzinne. Wiem, że każdy, kto sięga do pana wypowiedzi, dokonuje sam wyboru. Ale zanim pan nagra kolejny wykład, niech pan chwilę się zastanowi nad faktem, że po drugiej stronie może pana słuchać człowiek, który wierzy panu w 100% i który między innymi przez głoszone przez pana treści nie będzie miał siły wyjść z domu, zrobić zakupów, pościelić łóżka do snu, a nawet się umyć. Życzę panu więcej rozwagi i optymizmu w głoszonych poglądach, bo świat w pana wizji jest tak smutny, jakby nie był stworzony przez Boga, który ma zawsze ostatnie zdanie, który ostatecznie zwycięży i któremu zależy na człowieku i który pragnie, aby człowiek też był szczęśliwy, wiodąc ludzkie życie Kinga. No i tak, wie pani, wiedzą państwo, ja próbowałem reagować na tego typu wypowiedzi, listy i tak dalej. Między innymi reagowałem w ten sposób, że robiłem programy typu A jednak nadzieja, zrobiłem dwa programy z księdzem arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą jeden z księdzem arcybiskupem na ten temat przed samymi świętami Bożego Narodzenia, drugi też przed świętami Bożego Narodzenia z księdzem Jochemczykiem i prosiłem obydwu kapłanów o to, żeby wlali nadzieję widzów i o tym w tych programach mówiłem, bo mówiłem to na wizji, prawda? No i odpowiedzi były takie, że wlewali nadzieję, mówiąc o życiu wiecznym, mówiąc o niebie, mówiąc o zmartwychwstaniu. Natomiast obydwaj powtarzali, żyjemy w czasach apokaliptycznych i nie macie co państwo, bracia i siostry, dobrego się spodziewać. I wie pani, mówi pani, że mąż jest załamany, to znaczy tak, czy byłoby dobrze, gdyby on w tej chwili jakby się oszukiwał, czy nie przyjmował różnych wiadomości, nie wiedział o różnych rzeczach, a później przyszłoby takie mocne uderzenie i wtedy by się kompletnie załamywał. Czy to, co mówię, nie jest szczepionką na to załamanie? Znaczy są takie czasy, że po prostu musimy być silni i tylko silni przetrwają. I wie pani, ja wziąłem ślub w 81 roku. W 81 roku we wrześniu został poczęty nasz pierwszy syn. W grudniu, 13 grudnia przyszli do domu panowie uzbrojeni po zęby i obudzili mnie i żonę w ciąży już z brzuchem takim sporym, prawda? I ciężkie przerażenie, prawda? Później wyszliśmy na ulicę, wszędzie stały czołgi, stan wojenny. Żona w ciąży, chodziła wciąż głodna,
Karmiłem ją głównie kartoflami. Dziecko się urodziło, to nie było niczego, prawda? Pieluszki dostawało się używane od znajomych, gotowało się je w garnkach z kawałkami mydła, które znajomi dostarczali, jakieś śpioszki to donosili sąsiedzi, znajomi, rodzina, kuzyni i tak dalej. I było koszmarnie i wiadomo było, że jeszcze długo będzie koszmarnie. Natomiast wiedzieliśmy jedno, znaczy szczególnie ja zdawałem sobie z tego sprawę, bo ja wiedziałem już w 79 jako działacz opozycji komunistycznej, że to wszystko upadnie niedługo i że właśnie jest moment do walki. I to, że w stanie wojennym nie zostałem internowany, to uratowała mnie taka sytuacja. Nas wszystkich łapano na ulicy, zawożono, znaczy pierw wsadzano do aresztu, żeby zmięknąć, a później zawożono do Pałacu Mostowskich i powiedzmy, powiem o sobie, zaprowadzili mnie do wysokiego oficera Służby Bezpieczeństwa, siedział w takim pięknym gabinecie i on mówi, co pan zrobi, to był rok 79. Co pan zrobi, jeżeli komunizm się skończy, ludzie będą na ulicach szukać komunistów, żeby ich powiesić na latarniach i zobaczy pan mnie na ulicy, rozpozna mnie pan, co pan zrobi? No on się spodziewał, niektórzy tak odpowiadali, że wskażę pana palcem i wtedy powieszę, pomogę wieszać pana na latarni. Ja powiedziałem, nie, będzie wolna Polska, będą sprawiedliwe sądy, stanie pan przed sądem. I to uznali mnie za takiego, który no nie jest jakoś radykalny, prawda? Nie zagraża im. I wtedy była nadzieja. I ta nadzieja też trzymała nas przy życiu. Natomiast teraz jest problem taki, że tej nadziei za bardzo nie ma. I wie pani, nie trzeba być Krajskim, nie trzeba być specjalistą od masonerii, nie trzeba, nie wiem, być kimś, kto jest pesymistą, żeby widzieć, że to wszystko schodzi w dół. I że musimy się przygotować na najgorsze i musimy sobie w tym najgorszym zbudować życie, zbudować szczęście, bo szczęście można zawsze budować. I pani mówi, że pisze pani, życzę panu więcej rozwagi i optymizmu, bo świat pana wizji jest tak smutny, jakby nie był stworzony przez Boga. O Bogu wciąż mówię i w Bogu jest nadzieja i w Bogu jest nasza radość. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że naturalnym owocem miłości jest radość, a więc każdy chrześcijanin ma w sobie radość. I jeżeli byśmy się odwołali do pani męża, no to może to jest takie zaszczepienie i po zastosowaniu szczepionki wielu słabnie i ma gorączkę, ale może mąż, mam nadzieję, że tak będzie, będzie silniejszy, jak przyjdą te najtrudniejsze momenty. No bo wszyscy wiemy, że jeżeli to potrwa dłużej, a wszystko wskazuje na to, że to potrwa dłużej, nie ma żadnej gwarancji, że szczepionki zadziałają pozytywnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że zadziałają negatywnie, a jak nie zadziałają pozytywnie, no to będzie lockdown za lockdownem, wszystko zacznie padać. Będą stały puste budynki, puste sklepy, zacznie się w pewnym momencie, bo musi się zacząć inflacja, galopująca inflacja i jak ktoś będzie miał oszczędności w złotówkach, to niewiele mu zostanie, pensje zaczną gwałtownie spadać, bo nawet jak je będą podwyższać, to inflacja te podwyżki zeźre. Musimy się do tego przygotować i oczywiście mieć nadzieję, tylko że jeżeli w roku 82, 83 ta nadzieja była taka ziemska, ludzka, że komuna musi upaść, że komuna odejdzie, no to teraz tej nadziei jest trochę mniej, chociaż ja w swoich książkach i w swoich wypowiedziach mówię przecież o tym, że ten cały system, który nas niszczy, to jest dom zbudowany na piasku i że on się rozsypie i że będzie wielki krach, który nas bardzo boleśnie dotknie, ale po tym wielkim krachu otworzą się drzwi na słońce, na radość i jeżeli wykorzystamy tą szansę, to możemy sobie zbudować piękny, niemasoński
i wspaniały, nie po masońsku, ale normalny świat wolnych, szczęśliwych ludzi. Także mi się wydaje, że ja nie jestem optymistą, znaczy jestem o tym głęboko przekonany, że nie jestem pesymistą, tylko jestem optymistą i realistą, prawda? I te realne fakty trzeba wziąć pod uwagę. Pisze pani, że no, przedstawiam pewne rzeczy w sposób taki, znaczy pewne prawdy, czyli pisze pani, głoszone przez pana teorie, te sprawdzone i te, na które nie ma potwierdzeń. No więc przyznaje pani, że są te sprawdzone i co, mamy ich nie znać, a ten, na które nie ma potwierdzeń, na co nie ma potwierdzeń? Znaczy jest tu pewna logika wydarzeń, ja tylko pokazuję, co może się zdarzyć i te, które nie mają potwierdzeń, no to mówię, że jeżeli oni zaczną budować system takiego tyrańskiego, światowego państwa, a wszystko zacznie się sypać, no to jeżeli będziemy bierni, to oni to osiągną i będziemy wtedy niewolnikami, ale ja wierzę i w ludzkość, i w ludzi, w to, że oni miłują wolność i przede wszystkim wierzę w Polaków i o tym wielokrotnie mówiłem, że jak dojdzie do takiego momentu, kiedy już śruba będzie dociśnięta bardzo mocno, to wszyscy się zbuntują i wygramy. Także moje przesłanie jest, wygramy, moje przesłanie jest, że Pan Bóg rządzi tym światem i będzie tak, jak Pan Bóg chce i to nie jest oczywiście pesymistyczne przesłanie. Dziękuję bardzo.